I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się. Naturalna kuchnia wyruszyła, chciałam powiedzieć, w świat. No, w piękne rejony Polski po to, żeby spotkać się z przepięknym gościem. Nie dość, że wysportowana, zdolna, bardzo mądra też. Średnia 5,5 w szkole. Czy to jest możliwe? Okazuje się, że możliwe. Jeszcze dodatkowo, już za moment, będzie reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Panie i panowie, ladies and gentlemen, obok mnie Sofia Enaoui, moi drodzy. Dzień dobry, cześć. Cześć i czołem właśnie. Tak. Pytacie, skąd się wziąłem. Właśnie, skąd ty się wzięłaś, moja droga? Skąd ja się wzięłam? No co, jesteśmy w mojej miejscowości Barlinek w województwie zachodniopomorskim. Bardzo fajnie, że się tutaj znaleźliśmy. Mieliśmy być w Szczecinie dzisiaj, no ale los tak chciał, że znaleźliśmy się w Barlinku. Musimy, moi drodzy, wyjaśnić, dlaczego jesteśmy tu. Znaczy, bardzo nas to cieszy i myślimy sobie, że ten wszechświat czuwa i tak miało się stać, ale umówiliśmy się z Sofią, czy z Sofią, czy z Zosią? A babcia nie mówi do ciebie Zosia? Babcia do mnie mówi Sofcia. Sofcia, o Jezu, tak. Sofcią, umówiliśmy się w Szczecinie, słuchajcie. I potem, chodź tu kochanie, bliżej, byśmy po prostu, będzie nam trochę tak ciepło. Jest. Potem, a właściwie dzisiaj rano, okazało się, kiedy już mieliśmy wszystko w Szczecinie rozstawione, że właśnie tej pięknej istocie pękła guma, tak trzeba powiedzieć, koło, tak, czy jak? Wiesz, ja też jestem kobietą, się nie znam. Tak, dokładnie. Na trasie z Berlinka do Szczecina złapałam niestety flaka. I no los tak chciał, że wróciliśmy do Barlinka, żebym wam tutaj pokazała, jak tu jest pięknie, dlaczego ja tutaj mieszkam, dlaczego tu trenuję i dlaczego stąd są właśnie takie fajne wyniki sportowe, dlaczego tu tak się szybko biega. No, to odpowiadaj, zadaj sobie wszystkie możliwe pytania. Więc no, co takiego magicznego? Dlaczego tak dobrze się tu trenuje? Przede wszystkim spokój, spokój, cisza. Przede wszystkim mało jest tu rzeczy, które mnie rozpraszają. Nie ukrywajmy, że to jest bardzo mała miejscowość, choć wszystko tutaj mam na miejscu. Mam dwa stadiony lekkoatletyczne, mam siłownię, mam piękne trasy do biegania. Barlinek jest otoczony dookoła lasami. Także jak tutaj nie mieszkać, jak tutaj się nie relaksować? No właśnie, moi drodzy, bo to, co pragnęłabym też dodać, bo nie wiem, czy to powiedziałam z tych emocji i w ogóle takiej radości pozytywnej, że Sofia będzie reprezentować Polskę w lekkoatletyce. Moja droga, czy to jest trudna dyscyplina dla nas kobiet? To jest bardzo trudna dyscyplina, choć nie ukrywam, że jest bardzo wyrównana. Nie musimy rywalizować, że tak powiem, kto jest ważniejszy w lekkoatletyce, czy faceci, czy kobiety, bo dla każdego tak naprawdę coś miłego. Lekkoatletyka jest na tyle tak naprawdę różnorodna, że każdy sportowiec może znaleźć coś dla siebie. Są biegi sprinterskie, są biegi średnie, biegi długie, są rzuty czy też skoki. Także no nie jest to nudna dyscyplina i no mi się bardzo dlatego podoba. Tak, wiesz co, wróćmy na chwilę do tej pękniętej flaka gumy. Słuchaj, jak ty sobie radzisz w sytuacjach stresowych, takie, na które nie masz wpływu? Staram się rozsądnie do sytuacji podejść. Tak też było w dniu dzisiejszym. Tak, dokładnie. Bardzo szybko sobie poradziłam, z tego względu, że mamy niedzielę. Więc ale nie zmieniłaś tej opony sama. Nie zmieniłam tej opony. Mamy niedzielę, więc lawety nie kursują tak często, jak w dni robocze. I postanowiłam się wybrać, że tak powiem, gdzieś tam w trasę, żeby ktoś mi pomógł. No i bardzo szybko znalazłam, że tak powiem, pomoc i dosłownie zajęło nam to 5 minut, żeby zmienić jakby tą oponę, żebym ja mogła tak naprawdę tutaj do Barlinka do was przyjechać. I to się udało, moi drodzy. Tak, tak naprawdę jest. Posła zapukała do pierwszych drzwi, no i trudno by było jej odmówić. Uśmiechnęłam się, po prostu rozłożyłam ręce. Co powiedziałaś? Przepraszam, proszę pana, jestem kobietą, nie wiem, jak to zmienić. Bardzo proszę o pomoc. I pan, dobrze, już idę. No, takim uśmiechem to się dzieje. Cuda, moja droga. Ty biegasz bardzo szybko na średnich dystansach. No, podejrzewam, że ten dystans do wyciskarki jest stosunkowo krótki. Ile ci zajmuje? Tak, i staram się też do niej zawsze dobiegać bardzo szybko, szczególnie jak jestem po swoim treningu. Jestem bardzo spragniona, więc jakby staram się też właśnie, żeby te moje regeneracyjne napoje właśnie były naturalne, były zrobione z warzyw czy z owoców. Zależy, co mam w lodówce tak naprawdę i no
jakby zawsze coś tam sobie fajnego wyczaruję. No to teraz, wiesz, ja ci oddam tutaj, ja ci będę pomagać, będę twoją asystentką. Przywieźliśmy ci to, co mogliśmy ze stolicy w kontekście skarbów natury. Natomiast, ponieważ każdy z was przy tej szklaneczce soku, mam tu na myśli wspaniałych sportowców, których będziemy wspierać energetycznie na tych igrzyskach w Tokio, każdy z was prezentuje swój sok i on jest inny, więc nas też ciekawi to, te wasze połączenia, wasze sposoby, jak właśnie wspierać swój organizm, więc no właśnie tak. Startuj, a ja będę obierać. Tu jest taki wybór, że ciężko jest mi się zdecydować, od czego zacząć tak naprawdę. Może zaczniemy od arbuza, z tego względu, że robi się coraz cieplej tak. Na dworze. Znaczy tego na razie nie widać, ale no robi się coraz cieplej. Czyli jak już będziesz w Tokio, tak, to będzie bardzo To będzie bardzo ciepło z tego, co słyszałam, tak. Także może zaczniemy od arbuza. Arbuz jest też fajny, bo on wychładza organizm, ale przede wszystkim tak. Też jest super jako górek dla sportowców, bo nawadnia. Tak, 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 dokładnie. Dlatego zaczynamy od tego, żeby się po treningu bardzo szybko, że tak powiem, nawodnić. A co byś, z czym byś połączyła tego arbuza? Ja to będę wrzucać. Bym dodała troszeczkę cytryny. Okej, okay. Ale tak w plasterku wrzucasz, czy obierasz ze skórki, czy jak to robisz? Nie ukrywam, że żeby było szybciej, to gdzieś tam sobie dzielę na cztery części no i w całości wrzucam. I ze skórką tak, wrzucasz? Okay. Tak. Dobra. Tak, 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 dokładnie. No z tego, co się orientuję, to pod skórką zawsze jest gdzieś tam najwięcej tych takich dobrych substancji. Pewnie. Także staram się z tego soku jak najwięcej, że tak powiem, tutaj wykorzystać. My niczego nie marnujemy sobie, dobra. Tak jest. Włączamy. Tak. Co następne? Dobra, może mango? Owoc, który kumuluje w sobie energię lata, to jest moc. I właśnie też jest fajne, bo akurat w przypadku mango on ma taką mięsistą naturę, więc dobrze jest pomiędzy tymi wszystkimi owocami go wrzucić. Właśnie mango czy banan, no bo te inne po prostu wtedy robi się fajna konsystencja. Boże, jestem asystentką naszej reprezentacji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To dla mnie zaszczyt. Ja no dobra. Sobie, pomagajmy sobie w podróży zwanej życiem. Co dalej? Może jarmuż? No. Jarmuż, o! Jest bardzo zdrowy. Tak, ja zawsze powtarzam sobie, mój syn też sportowiec, zawsze mówię o sobie, że jest królem jarmużu. Nie ma soku bez jarmużu, a w czasie II wojny światowej, to wam zdradzę, bo już właśnie rozmawiałyśmy o tym, kazano sadzić w przydomowych ogródkach jarmuż właśnie, żeby wykarmić tych, którzy walczyli. Także my będziemy walczyły, ja na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, no a wy przed telewizorami. Żebyśmy szybko biegali, że tak powiem. Gdybyśmy będziecie dmuchali w ekrany, żebyśmy byli jak najszybsi. Będziemy dmuchać twoje skrzydła. Tak jest. Tacy dumni z ciebie, ze wszystkich was, bo tak naprawdę to, co jest niesamowite, to wy poddajecie swoje organizmy tak już wyśrubowanym normom i cały czas pokazujecie, że można przekraczać granice. Czasami, wiesz, ja jako mama patrzę na to i myślę sobie, o, trochę jak twoja prababcia. Tak, tak, dokładnie. Sport to jest przede wszystkim pokonywanie barier. Tak. Sport to jest przede wszystkim pokazywanie tego, że możemy coraz więcej, coraz szybciej, coraz lepiej. I to jest też takie fajne, jak każdego dnia, że pokazujemy, że jesteśmy mocni, jesteśmy niezłomni jako sportowcy i pokazujemy, że jak się bardzo chce, to można. To można, ale wrócę do twojej ukochanej prababci, wspaniałej, cudownej, która uważam, że jest po prostu mistrzynią świata. Ile kończy lat? 102. I powiedz mi, jak to jest możliwe właśnie? Co babcia je? Czy babcia szybko biega? No właśnie, mam wrażenie, że jak babcia się rodziła, to też była dieta bardzo naturalna. Tak. Była bardzo bogata właśnie w takie naturalne rzeczy, typu marchewki. Tak jakby to, co było dostępne. Więc ja myślę, że takie soki, no i warzywa, i owoce w ogóle, to jest chyba lekarstwo na długowieczność. To prawda, ale wiesz, muszę zdradzić, bo babcia powiedziała, co powiedziała. Ja nie pochwalam tego, co robi Sofia. To jest zbyt męczące, to jest za dużo. Tak, tak, dokładnie. Choć no, babcia akceptuje to, co robię. Babcia wiadomo, że chciałaby, żebym zaczęła się, tak jakby zajęła się czymś innym. Najlepiej, żeby była to nauka, no ale oczywiście wiadomo, że ja stawiłam na swoim, no i robię to, co najbardziej tak naprawdę mnie w życiu interesuje.
to, co daje mi radość, to, co daje mi szczęście i to, co daje mi powera tak zwanego na każdy dzień. No tak, ale moja droga, ty też już pokazałaś, że ty, jeśli chodzi o naukę, to też jesteś super. 5,5 średnia, moi drodzy, to jest po prostu... Ale jak to możliwe? Jest możliwe. Sport mam wrażenie, że daje takie uporządkowanie każdego dnia. Sport daje taki harmonogram tego dnia i on jest bardzo poukładany. Ja mam wrażenie, że jak zaczęłam tak naprawdę zawodowo trenować, to zaczęłam być chyba jeszcze bardziej poukładana niż wcześniej. A zawsze byłaś? Zawsze byłam, tak. To piekalna panna. Tak! Taka idealna porządniczka, perfekcyjna. Staram się, choć wiadomo, że mam swoje gorsze dni i każdy z nas ma gorsze dni, ale staram się, żeby wszystko było poukładane po prostu perfekcyjnie. A potrafisz odpuszczać sobie? Staram się tego uczyć, nie ukrywam, że jest mi bardzo ciężko właśnie się pokazywać z tej strony słabszej, z tej strony, że czegoś nie potrafię, że czegoś nie umiem, bądź jestem w czymś gorsza. No ale wiadomo, po prostu jakby takie delikatne wytchnienie do głowy też jest dobre i pokazanie, że nie zawsze robi się wszystko po prostu na 100% też jest fajne, bo każdy z nas jakby, tak jak wspominałam wcześniej, właśnie ma gorsze dni i może dać sobie taki delikatny chill. Oj, ten chili jest bardzo potrzebny, nie tylko przy szklaneczce soku. Tak jest. Co teraz rzucamy? Może granat? Granat, może być. Co myślisz? I w razie czego przywieźliśmy też, bo otrzymaliśmy taką informację, że ty podobno bardzo też lubisz imbir tak, w sokach. No. Tak, bardzo. Przede wszystkim on jest bardzo fajny na odporność. Nie ukrywajmy, że organizm jest jakby poddany wielu trudom w ciągu sezonu i w ciągu właśnie przygotowań. Także takie naturalne wzmacniacze są każdego dnia, myślę, że potrzebne dla sportowca. Granat jest super właśnie też dla sportowców, tak, prawda? Sok z granatu. Tak. Znaczy my mamy w ogóle wszystko super dla sportowców, także nie wiem po prostu... I dla zwykłych śmiertelników też. Też. I dla babci twojej też. Dla babci też. Ile, słuchaj, tutaj byś chciała tego... Plastereczek. Plasterek. O, tak, tak. Bo też pamiętam takie zalecenia, że jak na przykład wiadomo, że w naszej strefie klimatycznej, no właśnie jesteśmy w maju, no za gorąco jeszcze nie jest, ale jak mamy surowe właśnie warzywa, to taki plasterek, dwa plasterki imbiru nie tylko wzmocnią odporność, ale też rozgrzeją nas od środka. Tak, dokładnie, dokładnie. No dzisiaj mamy delikatnie, że tak powiem, chłodną aurę, także na pewno się przyda. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie finalnie. Jest imbir, czekaj, wiesz czego jeszcze nie było? Pietruszki nie mamy pietruszki, tak. To jest moc twoja, no myślę, że tak, taki bukiet bardzo dobrze znany twojej babci. Tak. Słuchaj, ja tam wrzucam całość, bo po prostu... Całą, oczywiście. Pietrucha. Jest, no i jeszcze zostały jabłka. Jeszcze moja jabłuszko. Droga, czym powinnaś na sam koniec? Tak bo jest. Tutaj chyba już wszystko wrzuciliśmy, tak mi się wrzuciłyśmy, tak mi się wydaje. Ale jabłek naszych polskich nigdy nie za mało. A jak często pijesz soki? Staram się parę razy w tygodniu. I czujesz, że cię tak odżywiają, pomagają, w sensie dodają energii? Tak naprawdę ja czuję, że te soki bardzo szybko się wchłaniają. Dla mnie są zdecydowanie lepsze niż takie ożywki sztuczne. Z tego względu, że wiadomo, że to co naturalne. Tak naprawdę zawsze trafia najszybciej do organizmu, zawsze regeneruje i... No i dobrze się po tym czuję bardzo. A jak ty dbasz właśnie o swoje zdrowie, o odporność? Wyglądasz przepięknie, a z drugiej strony jesteś taka filigranowa i zawsze tak się zastanawiam, skąd takie istoty czerpią siłę i zdrowie? Przede wszystkim staram się bardzo, bardzo zdrowo odżywiać. Nie ukrywam, że ta dieta jest na mnie, tak naprawdę dla mnie gdzieś tam na takim top 3 dla sportowca. Wiadomo, że nie tylko trening się liczy, ale również takie zasilanie, turbo doładowanie, tak zwane dla sportowca jest bardzo ważne. Także dlatego właśnie ta dieta, dlatego to bogactwo, jakie tutaj mamy właśnie na stole, jest dla mnie bardzo ważne, bo pomaga mi przede wszystkim właśnie się regenerować bardzo szybko, pomaga mi przede wszystkim się dobrze czuć. Wiadomo, że treningi są bardzo trudne i to samopoczucie nie zawsze jest takie dobre, jakby się chciało, więc takie naturalne po prostu wzbogacanie tego organizmu pomaga, żeby przeżyć te tak zwane trudy treningowe, żeby do treningu dotrwać, że tak powiem, w dobrym samopoczucie, żeby się jeszcze lepiej czuć.
To jeszcze powrzucajmy tak jakieś jedno jabłuszko. Ale wiesz co, przyszło mi do głowy, bo przywieźliśmy, nie to żeby akurat w twoich rodzinnych stronach nie było, ale przywieźliśmy z ekipą z Warszawy miętę. I wiesz, że mówi się o tym, że to jest zioło studentów? Tak? Tak. Nie wiedziałam, bo ja w ogóle takiego życia studenckiego typowego nie prowadziłam. Matmę. Studiowałam, no ale takiego życia typowo studenckiego nigdy nie prowadziłam. Wiadomo, poukładana panna. No tak. Ale słuchaj, jak chwycimy na przykład ziółko i potrzemy, i pooddychamy, no to natychmiast czujemy orzeźwienie, to tak przed zawodami też. Pięknie pachnie. I dlatego ekstra. Między tymi jabłuszkami wrzucimy, no raz, tak że to jest. Też jest bardzo zdrowe ziółko, mięta, ale daje nieprawdopodobne orzeźwienie, daje energię i też jest ziołem, które jest no, dedykowane tej porze roku w kontekście orzeźwienia i trochę wychłodzenia, więc no tak zawsze podbije też smak jabłka i tak dalej. No, także, no my tu mamy taki patenty. Tak jest. Dobra, to wrzucamy. Dobra, wrzucamy. Ach, ciach. Jeszcze jedno. Okej, o, jeszcze może ja coś dodam. Kiedy będziesz jechała znowu na pierogi ruskie do prababci? Może na weekend następny. Dobrze. Tak, tak. Ale nawet w trakcie przygotowań możesz tak grzeszyć ruskimi? W niedzielę mogę, także po prostu no, pierogi mojej babci wymiatają, że tak powiem. Dobry, także no, nie odpuszczę sobie, nie odpuszczę sobie tych pierogów, nie ma opcji. Pozdrawiamy prababci. Pozdrawiamy babcię, tak jest. Babcia Genia. Mój Jezu, pozdrawiamy, całujemy. Kochani, choć wiesz co? Już chyba możemy. Tak, chyba dobra, tak. Dobra, to czym teraz powinność? Dom, do, dom. Uwaga. Ale jestem ciekawa tej mieszanki. Ciach. I to jest eliksir życia. I jeszcze ta zieleń w połączeniu z tymi skarbami. Oj, 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 oj. Wspaniale. No ciekawe, jak smakuje. No. O, zobaczymy. A takie połączenie piłaś? Jeszcze nie, ale zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy. Lubię nowości, lubię nowe smaki, także... Także jestem ciekawa. Taka szklaneczka. Proszę cię bardzo. Zdrówko! Zdrowotności, życia, radości, tak moja jest. Droga. Zanim spróbujemy, skosztujemy i poczujemy się jak w raju naturalnym, powiedz mi, czego my możemy ci życzyć? O czym marzysz? Przede wszystkim zdrowia, bo jak zdrowie będzie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Czyli to nie jest tak, że życzysz sobie, żebyśmy ci życzyli podium, tylko w pierwszej kolejności życzysz sobie zdrowia, a resztę ogarniesz sama? Tak, dokładnie. To jest tak naprawdę dla mnie najważniejsze, żebym ja mogła jakby robić to, co lubię i żeby to zdrowie dopisywało, no bo wiadomo jak jest, to zresztą sobie damy radę. No tak u zdrowotności, życia, radości, Trybko. Ale wiesz, że my i tak wszyscy będziemy tak z całego serca trzymać kciuki za te igrzyska, słuchaj, w Tokio, bo taka iskierka w ogóle. No, biegnij, żeby spełnić swoje marzenia. Słuchaj. Bardzo, bardzo dziękuję za odwiedzenie mnie w Berlinku i za to, że jesteście tutaj z nami. Dzięki piękne. Dzięki. Pa! Pa. Za zdrowie prababci Genii. Dokładnie. I za igrzyska. Kuwings. Naturalny wyjazd.